Siemaneczko, cześć i czołem, witam Was wszystkich serdecznie na kanale Być jak Herkules. Kolejny film, powiedzmy po jakiejś dłuższej przerwie, można powiedzieć, aczkolwiek zaraz to sprostujemy. Na początku zapowiem temat dzisiejszego filmu, mianowicie dzisiaj w warunkach domowych będziemy trenowali jak prawdziwi mężczyźni. Wiem, humorystyczna koszulka, ale przed Wami poważny i silny trening. Zanim rozpoczniemy, oczywiście łapeczka w górę, subskrypcja i komentarz mile widziany. I teraz przechodzimy do takiego wyjaśnienia kwestii przerwy. Jakiś czas nie publikuję tutaj filmów. Ostatni film jest to temat, że potencjalnie zamykam kanał Być jak Herkules i informuję to tam o drugim kanale Radosław Zarzycki Być jak Herkules, powiedzmy Być jak Herkules 2, gdzie od jakiegoś czasu publikuję już filmy. Jest już ich naprawdę powiedzmy sporo. Są to vlogi, filmy merytoryczne, pojedyncze filmiki prezentujące bazę ćwiczeń Herkulesa oraz ostatnio pojawiły się vlogi z serii hashtag trenuję w domu, hashtag zostaję w domu. Jak najbardziej pod tą sytuacją, pod tymi hashtagami się podpisuję i promuję zostawanie teraz w domu i przy okazji trenowanie. I teraz tak, dzisiaj będzie film treningowy. Oczywiście zapraszam do odwiedzenia tamtego kanału, subskrypcja z dzwoneczkiem i nadrobienie wcześniejszych filmów. Serio, filmiki są spoko, dużo humoru, nawet wplatam takie elementy jak granie w gry, czego wcześniej nie było, żeby też pojawiło się więcej śmiesznego lifestyle'u. Pojawia się dużo mojego kompana spacerowego, czyli Darta, boksera, który zresztą teraz śpi na kanapie, mam nadzieję, że nie będzie przeszkadzał w treningu, ale do rzeczy. Dzisiaj wykonamy sobie trening prawdziwego mężczyzny. I co tutaj mam na myśli? Mianowicie z panią Herkules stwierdziliśmy, że przygotujemy programy treningowe domowe, dostosowane do warunków domowych. Kilka różnych wersji planu, dokładnie 5, w zależności od tego, jaki kto posiada sprzęt treningowy, jaki kto ma poziom zaawansowania, a nawet przewidujemy podział planu w zależności od kształtowania kobiecej sylwetki oraz męskiej sylwetki. Razem jest 5 planów. Jak to nagrywam, jeszcze te plany są w trakcie, że tak powiem, dopieszczania. Mianowicie plany będą oczywiście rozpisane w formie tabelek, różnego rodzaju informacji odnośnie ilości serii, ilości powtórzeń, tempa, czas przerwy itd., itd. Ale dodatkowo każde ćwiczenie jest zaprezentowane w formie nagrania. Także to też troszeczkę pracy wymaga, żeby te wszystkie filmiki pociąć i powrzucać w sieć. Także jest szansa, że jak to widzicie, plany już są dostępne. Obserwujcie Instagrama, obserwujcie Facebooka, sprawdźcie ewentualnie opis. Piszcie w komentarzach, żeby taki swój plan uzyskać. I dzisiaj w ramach testu przetestuję jeden dzień z programu, domowy program treningowy nastawiony na kształtowanie męskiej sylwetki. Wybiorę sobie jakiś jeden dzień i sprawdzę, jak te ćwiczenia wchodzą przed takim ostatecznym zatwierdzeniem planu, zobaczę jakim katem jestem dla potencjalnych osób trenujących, dla potencjalnych facetów, którzy chcą tym planem ćwiczyć. Jak widzicie, jesteśmy w warunkach domowych, do dyspozycji mam kettla 20-kilowego, do dyspozycji mam dwie gumy oporowe, czarną i fioletową. Nie znam dokładnego kilogramu oporu tych gum, ale to nie jest istotne, pompa wejdzie jak wejdzie, także lecimy z koksem. Czas się spompować, jak na prawdziwego mężczyznę przystało. Panie D'Artagnanie, proszę tutaj ładnie właśnie tak uskuteczniać spanie, bo pan Herkules chce sobie uskuteczniać takie męskie trenowanie. Także ja się zabieram za trening, a potem wracamy, D'Artagnanie, do jakiegoś innego zajęcia, które ty lubisz. Dam ci, nie wiem, kapcia do gryzienia, czy coś takiego. Także śpij sobie, a tutaj się rozpocznie męski trening. We'll be right back.
Ok, jestem w trakcie trenowania. Dark Daniel nie był w stanie wytrzymać i stwierdził, że musi tutaj kontrolować technikę. Także kontroluję. Jakby co, domowy program treningowy nastawiony na kształtowanie męskiej sylwetki przewiduje 4 dni treningowe. Dzisiaj testuję sobie jeden. I dodatkowo on przewiduje wykonywanie ćwiczeń w takich gigant seriach, gdzie wykonywane są 3 ćwiczenia i dopiero później jest przerwa. Teraz właśnie widzieliście przed chwilą, jakie są ćwiczenia z pierwszego zestawu 3 ćwiczeń. Robiłem tak rozgrzewkowo, nieco powiedzmy łatwiejsze wersje, chociaż i tak się mocno zasapałem. Przysiad bułgarski. Wiosłowanie goryla, w tym przypadku z użyciem gumy Powerband. Tak, Dartanielu, wiem, że też byś chciał poćwiczyć. A oprócz tego pompki deficytowe, czyli z rękoma na podwyższeniu. W tym przypadku posłużyły mi chociażby książki. Tutaj mamy coś Tolkiena. Ojejciu, upadek gondolionu, zaraz ja chyba upadnę. A tutaj mamy książkę z czasów, że powiem, ze świata Warhammer 40 000, czas Horusa, takie pozycje. Oprócz tego coś ze świata Harry'ego Pottera i też Władca Pierścieni, tam gruby jest na dole. Także takie książki. Widzieliście, jak sobie te ćwiczenia wykonywałem, a teraz wykonamy je trochę ciężej, z inną metodą obciążenia. Jak mi Dark Daniel pozwoli, zobaczycie, jak można sobie jeszcze te ćwiczenia utrudnić. Ok, drugi obóz za nami. W międzyczasie pani Herkules stwierdziła, że zabierze Darta na spacer, żeby po prostu przesadnie tutaj w kadr nie wchodził. Wiem, że dosyć śmieszne elementy, jak pies koryguje technikę treningową, ale jednak chcę się trochę bardziej skupić na treningu, także dziękuję pani Herkules, że mogę dokończyć męski trening. I co, widzieliście, jak utrudniłem sobie każde z tych ćwiczeń. Mianowicie przysiad bułgarski był wykonywany z gumą zaczepioną pod stopami, dodatkowo guma była zakręcona na nadgarstkach i dodatkowo trzymałem w dłoni odważnik kulowy 20 kg. Każda noga wykonała, powiedzmy, to chyba 12 powtórzeń dociągnąłem. O powtórzeniach porozmawiałem sobie w kolejnej pogadance po kolejnym obwodzie. No i tak, bardzo fajnie wchodzi. Można sobie ten przysiad bułgarski naprawdę utrudniać, dodając gumę, dodając obciążenie. Obciążenie można trzymać tutaj w pozycji frontalnej, też jest inna jakby dźwignia wtedy. Oprócz tego oczywiście można spowalniać fazę ekscentryczną, dodawać pauzę. Jest dużo tutaj swobody. Kolejno było wysuwanie goryla, które robiłem jednorącz, bez odkładania, z odważnikiem kulowym oraz z gumą, tak powiedzmy charakterystycznie zawiązaną. Wpadłem na to dosyć spontanicznie. Myślałem, że będę wysuwał na zmianę, tak jak było wcześniej, będę chwytał ketla po prostu, ale było to ciężko ogarnąć, żeby ketel mieścił się między dwoma kawałkami gumy, także po prostu robiłem jednorącz i te gumy trochę mi tego ketla oporowały. Robiłem goryla bez odkładania. I na sam koniec pompki deficytowe ponownie, tylko tym razem guma za plecami, czarna guma. Może w kolejnym obwodzie spróbuję wziąć fioletową, także nie ma co czekać, lecimy dalej.
Trzecia seria za nami, ja już jestem mocno zasapany, coraz bardziej spompowany. Nogi, klata i plecy zdecydowanie czuć jak puchną. Wiadomo, męski trening musi zawierać i nogi, i klatkę, i plecy jako taki priorytet, bo kobiety nie lubią bocianów, także miejcie to na uwadze. Trochę porozmawiajmy o ilości serii i powtórzeń w tym programie treningowym. Jeżeli chodzi o ten pierwszy zestaw trzech ćwiczeń, proponuję tutaj wykonać 3-4 serie w każdym ćwiczeniu. Teraz kwestia ilości powtórzeń. Trening domowy ma to do siebie, że dysponujemy dosyć okrojonym sprzętem, jeżeli chodzi o obciążenie. Przez co też przedział powtórzeń ciężko jest idealnie określić. Często musimy robić wiele ćwiczeń tym samym ciężarem, a niektóre partie mięśniowe są silniejsze, a niektóre słabsze. Na przykład więcej podniesiemy w przysiadzie niż na przykład wyciskając sam głowę. W takim przypadku po prostu powtórzenia są zasugerowane ode mnie w planie, ale jeżeli plan treningowy i te powtórzenia są dla Ciebie za trudne, wykonaj mniej. Jeżeli są za łatwe, wykonaj więcej, bądź utrudnij sobie elementami pauzy, zwolnioną ekscentryką itd., itd. Wszystko po to, żeby seria była wystarczająco stymulująca i staraj się tak na zasadzie autoregulacji wykonać serię tak trudno, żeby ocenić tą serię, poszczególne ćwiczenie na około 6-7 na 10 na poziom trudności. Te serie, powiedzmy ostatnią, można już się bardziej zbliżyć nawet do upadku, że powiedzmy jest to 8 na 10, zachowując sobie powiedzmy jakieś dwa powtórzenia zapasu, takie techniczne, nie robimy tego byle jak. Także jakoś w ten sposób można obejść ten element tego, że ciężko jest dobrać idealny ciężar. Ja mam 3 obwody za sobą, zatem został mi ostatni obwód i lecimy z kolejnymi ćwiczeniami. Pan D'Artagnan tyłkiem do kamery, no mało estetycznie, wiemy, ale w sumie zgrabny z niego pies, także niech tak sobie postoi. Cóż, lecimy z drugim obwodem, ponownie gigant seria składająca się z 3 ćwiczeń, ponownie skupiamy się na ruchu push, jeżeli chodzi o górną kończynę, na ruchu pull, jeżeli chodzi o górną kończynę ponownie i jakieś ćwiczenie na kopyta, przypominam, faceci również nogi ćwiczyć muszą. I co robimy w tej gigant serii? Wyciskanie nad głowę stojąc, ketla, hantla, gumy, co kto ma, a nawet można sobie wykonać taki wariant, jak widzieliście na nagraniu, że bierzemy gumę pod stopę, trzymamy w dłoni i jeszcze ketla. Kolejno mamy taki zastępnik podciągania. W planie jest oryginalnie podciąganie na drążku, jednak nie każdy ma drążek, ja niestety drążka nie posiadam. Można się ratować w tej sytuacji takim przyciąganiem gumy zaczepionej z przodu. I ruch można prowadzić w zależności od tego, jak chcemy, jak zakłada plan, czy też prowadzimy ruch szeroko, kierując dłonie na chwytem, niczym ściąganie drążka po prostu wyciągu górnego szeroko do klatki. Możemy też ruch prowadzić pod chwytem, rotując do klatki piersiowej, dzięki czemu będziemy imitować podciąganie pod chwytem. Także mamy tutaj swobodę. No jedyny minus, że trzeba wykonać więcej powtórzeń i ja tutaj musiałem wykonać solidnie ponad 20 powtórzeń, więc ponownie jest ta kwestia, że trzeba się zbliżyć do tego upadku mięśniowego. I na sam koniec ćwiczenia angażujące mięśnie po głowę, czyli tył naszych nóg. Powiedzmy takie slajdy, zgięcia nóg z uniesieniem bioder, z jakąś poduszką bądź ewentualnie kocem, cokolwiek wybierzecie, będzie spoko. Skupcie się na czuciu mięśni dwugłowych w tym ruchu zginania kończyny. Dodajcie pauzę na górze i powolny powrót na dół. I też dwójeczki fajnie wchodzą, dosłownie 10-15 powtórzeń wystarczy, żeby się zajechać. Tutaj też polecam wykonać 3-4 serie tych ćwiczeń.
i zostaje nam tylko gigant seria ostatnia i ćwiczonko na brzuch, także ciśniemy dalej. Ok, jeżeli chodzi o ostatni, trzeci zestaw w tym planie treningowym nastawiony na męską sylwetkę, mamy trzy ćwiczenia robione również gigant serii jak wcześniej. Tak, D'Artagnan, ja już kończę trening, także to jest końcówka właśnie. Te trzy ćwiczenia skupione są na typowo ramionach. Mamy wznosy ramion do litery Y, czyli Y-Rise skupiony na rotatorach, na mięśniach, na ramiennych, czyli właśnie bareczki. Y-Rise'y, czy też wznosy ramion do litery Y można robić oczywiście z hantlami leżąc na ławeczce skośnej, ale w domu nie mamy ławeczki skośnej, nie mamy również hantli, także radzimy sobie z gumą oporową założoną pod stopami i wznosimy ramiona do litery Y, pilnując tego, żeby łopatki zbliżały się do retrakcji i depresji i staramy się wyczuć pracę mięśni barków, mięśnia czworobocznego. Polecam tutaj wykonać między 10-15 powtórzeń, albo nawet wyżej, w zależności od tego oczywiście, jak silne są nasze rotatory. Skupiać się na pracy tych mięśni. No i dzięki temu zadbamy nasze bareczki nie tylko wizualnie, ale również powiedzmy strukturalnie od tej kwestii zdrowia rotatorów. Ćwiczenie numer 2 jest to wyciskanie francuskie z użyciem gumy powerband stojąc za głowy. Ćwiczenie fajne przede wszystkim dlatego, że w przeciwieństwie do większości ćwiczeń, jakie możemy wykonywać w warunkach domowych, jak na przykład różne rodzaje pompki, chociażby z ustawieniem wąskim czy nawet diamentowym, to nie mamy ramion tutaj, tylko ramię z tyłu, możemy osiągnąć większe rozciągnięcie tricepsu, następnie spięcie, także tricepsy Wam za to podziękują i na sam koniec tutaj nie ma odkrycia Ameryki, uginanie na bicepsy, również z użyciem gumy oporowej utrzymanej pod stopami, tylko dodatkowo dodajemy taki element, że przed ugięciem na ramię, z faktu, że bicepsy mają taką funkcję, że przesuwają też lekko ramię do przodu, robimy właśnie wyjście w przód, następnie jest ugięcie na biceps, potem wracamy, prostujemy łokieć i dopiero kolejno przesuwamy ramię jakby do linii tułowia. Tutaj ponownie chcemy oczywiście w jednym i drugim ćwiczeniu zbliżyć się powiedzmy do prawie tego upadku mięśniowego, osiągnąć skalę trudności około 7-8/10 i na sam koniec ćwiczenia skupione na brzuchu, V-upy czy też wznosy nóg i ramion do takiej litery V, gdzie równocześnie unosimy i ramiona i nogi. Tutaj ponownie robimy sobie też 3-4 seryjki blisko upadku mięśniowego. I to jest cały trening, przykładowy trening, jeżeli chodzi właśnie o kształtowanie męskiej sylwetki wedle domowych programów treningowych Herkulesa. Zapraszam oczywiście do śledzenia kanału, będzie wiele takich ciekawych zajawek treningowych również w tych warunkach domowych. Dziękuję Wam za uwagę. Do następnego razu. Pozdrawiam.